Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu, gdyż trzeba zobaczyć, jak się ten nowy event prezentuje. Możecie powiedzieć, że ten event trwa już 2 dni, to prawda, ale pierwszy raz z niego nagrywam, także trzeba zobaczyć, co tutaj zgarniemy. Dostajemy oczywiście wartę, odbieramy 100 milionów, zobaczmy, jaki klejnocik nam wypadnie. O! To chciałem zobaczyć, więc już jestem bardzo zadowolony z tego odcinka. Mam nadzieję, że wy też będziecie. Tutaj odbieramy wszystko, co jest możliwe. I zobaczmy. 1578. No, szału nie ma, ale wymienimy sobie jakiś najsłabszy klejnocik i to będzie chyba klata, tak. To będzie klata i zobaczymy, jak nam statystyki podskoczą. No, jestem bardzo ciekawy. No, nieźle. Już prawie 111 tysięcy inteligencji, więc jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi tutaj o to, co mamy zrobić, no to dzisiaj fajnie się składa, bo akurat mamy wrzucić przedmiot do magicznego kociołka 3 razy, a wiedźma chce wszystko, więc bez problemu sobie tą misję zrobimy. Na pewno jeszcze wrzucimy sobie to do Belka, to rozmontujemy i przechodzimy do sprzedawania. Nawet nie zauważyłem, że dzisiaj takie ognie u wiedźmy są. No to jest ciekawe. Mógłbym sobie w sumie niektóre rzeczy rozmontować, ale dzisiaj chcemy sobie dość mocno zarobić. Wszystko po prostu wrócimy jak leci. Oczywiście pików nie będziemy wrzucać, bo to by było nieopłacalne, ale te wyspy klasy wszystkie wrócimy i tak naprawdę już jesteśmy mocno do przodu. Mamy 224 miliony golda. Bierzemy sobie misję, wydamy tego goldzika, żeby zobaczyć, ile nam dzisiaj sypnie z misji. Możemy w sumie jeszcze najpierw zakręcić kołem. Zobaczymy, czy dzisiaj tutaj jakiś goldik wpadnie. Jakiś item jest pierwszy gold. Mam jakieś grzyby. No i co? I będzie jeszcze jakiś gold? Potka. No ta potka to taka średnia, bym powiedział. Jest drugi goldik. No to jeszcze jeden może. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Bardzo dobrze. O, na koniec jeszcze raz. No to dobrze. Bardzo fajnie się to stało, że dostaliśmy 4 razy złoto. Od razu wydajemy. No dzisiaj będzie 111 tysięcy tej inteligencji, więc ja jestem jak najbardziej zachwycony. A rękę sobie zrobiłem. Jeśli chodzi o pupila, no to też dzisiaj 2 walki jeszcze nam zostały. No i namakamy, może pójdziemy sobie wodą. Szybko to przeklikamy. Wiem, że tu Makama dużo takich dziwnych przejść sobie robiła. No bo tam po 10 te początkowe karmione były, ale i tak będzie mimo wszystko ciężko. No i tak jak myślałem, przegraliśmy, więc nawet nie ma co się tam zatrzymywać. Na razie jesteśmy cały czas na miejscu drugim. Jeśli chodzi o lochy, to może spróbujemy sobie lożka, jak skończymy aweczkę. Więc lecimy z tą ławką. Liczymy na pewno na jakieś krótkie misje. Weźmiemy to, bo zyskamy jeszcze dodatkowe 5 milionów. I tak, możecie tutaj zobaczyć, że na razie jest dość kiepsko, jeśli chodzi o wybór tych misji. No jeszcze nie miałem chyba ani jednej dwójpół minutówki. No ale będzie lipa dzisiaj chyba z tymi misjami, tak szczerze wam powiem. Dobra, jest w końcu jakaś krótka misja. Zobaczymy, ile golda uda nam się wyfarmić. No tak patrząc po tym początku, no to myślę, że jak dobrniemy do 1 100 000, to będę w mega szoku. Tutaj od razu będziemy brać te wszystkie itemy, żeby się jakoś w miarę nie zapchać.
I bardzo się cieszę mimo wszystko, że w końcu jest ten event twierdzy. No bo po pierwsze, w końcu wypadł Beryl. Po drugie, w końcu będę mógł sobie uzupełnić stan surowców. Bo już powoli tak wyglądało to dosyć poważnie, że już tam drewna zaczynało powoli brakować. A tak, myślę, że w ciągu tych kilku dni tego eventu na spokojnie sobie na farmie tyle, że znowu będzie mi starczyło powiedzmy na jakieś 2 miesiące, może nawet więcej. No dłuższy chciał, nie, wolałbym nie dostawać tutaj mimo wszystko na tym koncie, no bo to jest mi całkowicie niepotrzebne. Tym bardziej, że teraz z ataków na tym evencie dostajemy 2 razy więcej. To praktycznie mi daje około 8 milionów za jeden atak. Więc możecie sobie to doskonale przeliczyć, ile to jest. No niestety kolejne dusze to od razu sobie też zadamy. Dwójka jest, dwójka. Jest drewno. Dobra, ominąłem to. Później sobie po prostu to ogarniemy. Teraz lećmy, już nie będziemy się rozpraszać. Tutaj weźmiemy sobie tą misję i tutaj spróbujemy standardowo jak na evencie Golda brać po jednym piweczku. Bo tam była czerwona, ale praktycznie nic nie dawała lepszego od tej zwykłej. No więc ciekawie, ciekawie. No musimy tutaj maksymalizować te 2,5 minutówki. Mam nadzieję, że ich będzie dość sporo. Jakiś grzybek nam jeszcze tutaj wypadł. Są kolejne 2,5 minuty. Nie wiem, ale dzisiaj jestem jakiś taki lekki, lekko zadumiony, że tak powiem. Nie wiem, coś ciężko mi się tą awkę klika dzisiaj. No ale jak trzeba, to trzeba. Nie mamy innego wyboru. Jest jakaś śliweczka, to akurat też spoko, bo śliweczki zawsze na propsie. Oczywiście każde jedzonko, dopóki nie wykarmię wszystkich petów, będzie zawsze na propsie. Także tutaj na pewno jestem za, żeby to leciało. Wypijamy piwko. Też kurde, właśnie zastanawiałem, co ja robię. Dobra, jest dalej. No nawet dwójka nie daje mi 16 milionów. Nieładnie, nieładnie. Jestem zawiedziony. Tutaj weźmiemy sobie to. Powiem wam naprawdę, że dzisiaj jestem taki dziwny. Może to będzie nawet słychać, że nie mogę się jakoś skupić. Ale mimo wszystko chcę dla was nagrać ten odcinek i mam nadzieję, że wybaczycie mi tą drobną niedyspozycję. Ale no czasami tak właśnie bywa, że nie wychodzi wszystko tak, jakby się chciało. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Przy okazji bardzo wam dziękuję za to, za odbiór odcinka Shakes Quizu, w którym udział brał Maciek. Jest tam naprawdę bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo łapek, bardzo fajnie wyglądają wyświetlenia. Mam nadzieję, że nadal to będzie tak szło do góry i że ludzie chętnie dalej będą mnie oglądać. Oczywiście wiadomo, że duża rzesza fanów przyszła od Maćka i jestem mu za to bardzo wdzięczny. No ale po cichu litę, że dla mnie też tutaj jesteście i po prostu tak czasem muszę się pocieszać. Okej, dobra, tutaj o, jakie słodkie to jest. Tragedia, ale mamy ile? No, drugi pasek mamy 800 milionów, więc nie jest źle chyba. Tak jak powiedziałem, 1 100 000. No to chyba jednak to zrobimy, bez problemu. Teraz tak patrząc,
na szybko, chociaż jak tak mi będzie teraz znowu sypać 7,5 minuty albo większe misje, no to może być różnie. Dobra, tu jest fajny nawet exp z tej dwójki, ale tu już takie sobie, to nawet weźmiemy Thompson dwójeczkę, bo jest item, to sobie go sprzedamy i jest lepszy pod względem golda. 910 milionów. No to teraz lecimy, mam nadzieję, po miliard. Chociaż na tym etapie, na tym piwku chyba będzie ciężko o miliard. Ale zobaczymy. Jakiś kamyczek możemy użyć. Piątki, jest piątka, dobra. Jest Jerzynka. Jest dobra dwójka za 15. No i jest ten miliard tego piwka, więc nie jest najgorzej. Myślałem, że tutaj nie damy rady tego osiągnąć na tym piwku, ale się udało. Tutaj jakiś jeszcze grzybek pada, także też jest super. Bardzo fajny ten event, powiem wam szczerze. No, Wiedźma, TOS. Chociaż ja tak mówię sobie, że Wiedźma to nie jest, bo to raczej Wiedźmin. No bo Wiedźma zawsze była wybredna i zawsze chciała tylko jakieś jedne rzeczy. A tutaj w końcu chce wszystko i to raczej nie jest ona, to jest jakaś podmieniona wiedźma, więc nawet na obrazku był tam chyba Fidget tam był na obrazku z tym kociołkiem, więc to raczej musi być jakiś chłop, więc jak nie wiedźma, no to Wiedźmin. No i tak właśnie to wydedukowałem. Nawet gdzieś, kurde, nie mogę sobie z tą apką dzisiaj poradzić. Kolejne dusze. No lipa, lipa, lipa straszna. Jest piątka za 16. No i tutaj jestem zadowolony, że mi nie dało niskiego golda. I mamy przedostatnie piwko, więc tutaj musimy liczyć na coś dobrego z ostatniej misji. Mam nadzieję, że to będzie krótka misja, a nie, że nam walnie same 7,5 czy coś. Jak to wygląda miejsce z plecakiem? A, mamy dużo miejsca, więc na spokojnie. No i tu mamy już delikatny problem, bo same piątki. I tutaj też by się jakaś piątka przydała. I jest piąteczka, bardzo dobrze. I tutaj co my tu mamy? Jest bardzo fajna misja, jestem zadowolony z tego piweczka. No i ostatnie przed nami. Piątka jest 2,5. Same piątki, ale jest dosyć dobra. Tu co? Tu może być jak najbardziej to. Jest 2,5. No i teraz liczymy, żeby. Ajajaj, dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłaś, gro? Na sam koniec, same 7,5 minuty, no. Wstydziłabyś się, ale przynajmniej dałaś coś do kociołka, więc wybaczam. Wybaczam. No i tutaj możemy sobie ustawić wartę. Jeśli chodzi o golda, no to jestem zadowolony. Zobaczmy, jak to teraz z surowcami będzie. Jak sobie tutaj powrócamy wszystko na postać. No, 1 300 000 drewna, więc powoli lecimy do góry. Mam nadzieję, że tutaj tak to 1 500 000 000 sobie na farmie i będę zadowolony. A jak będzie więcej, no to tym bardziej lepiej dla mnie. Okej, możemy wydać to wszystko teraz w staty. To będzie ze 130 stat do przodu. I powiem wam szczerze, że podjąłem taką decyzję, jeśli chodzi o statystyki, że polecę sobie inteligencją do 128 tysięcy, a dopiero później ruszę z wytrzymałością.
tego względu, że teraz te berylki mimo wszystko jak będą mi wypadać, no to tą wytrzymałość mi na pewno troszkę podboostują. Więc nawet nie idąc w wytrzymałość, być może dojdę do 80 tysięcy. A tutaj inteligencja mi też dobrze wzrośnie, a ja chcąc iść 1,6 do 1 inta wytrzymałość, no to muszę teraz zdecydowanie tą intę podnosić. Więc to mamy załatwione. Tutaj możemy sobie jeszcze odebrać to. O, zapchaliśmy sobie ekstraktor. No więc wydajmy troszkę tych ulepszeń. Niech on tutaj pracuje. Możemy nawet zrobić tak. Okej. Dzisiaj pupila już atakowałem. Biliśmy siedmiogłową hydrę na ósmą, więc jest git. Tutaj mamy to załatwione, jeśli chodzi o menadżera areny. No, mógłbym to zresetować, ale jakoś nie mam chęci. Przejdźmy teraz do lożku. I powiem wam szczerze, że nie wiem co zaatakować, bo ostatnio sobie tak patrzyłem mniej więcej co jak wygląda. No to najbliżej byłem Hemoridoru i tej karuzeli. Szkoły magii na pewno nie pokonam, bo mam 0%, całkowity 0. Nordyckich bogów prawdopodobnie też. Jeśli chodzi tutaj o meduzę, no to też raczej bardzo małe szanse. Więc myślę, że możemy sobie spróbować parę razy paszczy Taurona. A potem przejdziemy na Zewo. No tutaj potrzebujemy oczywiście dużo krytyków, dużo szczęścia. I Kusia też musi naprawdę zrobić wielką robotę. No tutaj akurat dość słaba ta próba. Maguś bez krytyka. Jeszcze dostał sam kryta, więc no słabo, słabo. Ja też bez kryta. No jakbyśmy się dobrze rozpędzili, no to widzicie, że jest to powolutku niemożliwe. Zobaczmy jeszcze jakąś. O, tu Maguś ładną robotę zrobił, ale tu już Kusia zepsuła. Więc nic z tego nie będzie. 400 milionów krytyk. No to mnie troszkę zachęciło, powiem wam szczerze. No tu już słabo. A jeszcze jednego rybka sobie sprawdzimy. Oj, szkoda, że padł tak szybko. No gdyby tutaj krytyk jakiś siadł bardzo, bardzo mocny, to byłaby szansa go pokonać nawet tak na trzy takie ciosy. No Maguś, przydałoby mu się troszkę AP więcej, powiem wam szczerze. Ale może, może jakimś cudem by to siadło. A taki miliard to nie jest raczej możliwy do zbicia przez samego mnie. Ale tutaj już coś, oj, minus milion. Ajajajajaj, to by mogło być dobre, to by mogła być naprawdę dobra próba, gdyby tam Maguś to ustał. Tutaj jest dosyć ciekawie, jest miliard, okej. Okay. O, krytyk. Tak, bardzo, bardzo pięknie. Zobaczcie, nie spodziewałem się, że to padnie, ale się udało. Jestem w mega szoku, zobaczmy co dostaliśmy. No, wszystkie cechy. Ale ja jestem mega zadowolony z tego, że to padło. Wow. No, to naprawdę musi być kozacki odcinek. Jak takie coś padło, no to praktycznie tu mamy w Hemoridorze 20, w Szkole Magii 20, w Nordyckich Bogach 10, więc te wszystkie lochy na pewno są nie do skończenia na ten moment, ale jeszcze został nam tak naprawdę Zebo, czyli karuzela z idolami. Gdyby to też siadło, no to ja po prostu klęknę chyba sobie, gdyby to siadło teraz tak na odcinku. No tutaj ładnie pocisnął Maguś, ale Kusia niestety nic nie zrobiła. Tutaj niestety Kusia musi poza naszymi krytykami zrobić dość sporo. Więc no tutaj liczymy na nią tak naprawdę. No i zejdźmy sobie może tak do 30 grzyba. Bo dlaczego by nie? To już słaba próba. Ale i tak jestem już mega zadowolony. Tutaj Maguś bardzo fajnie.
prawej Kusia, no niestety nie. Pierwszy cios Kusia jeszcze ma szansę przeżyć od Zeba. Ale później już niestety żadnego nie ustoi, więc te uniki by się przydały. No tutaj są uniki, ale Zeb blokuje. Jest pierwszy krytyk. Bez krytyka. Krytyk. Oj. A i bez krytyka, dawaj. A i bez krytyka. Za dużo zostało. Nawet gdybym dał krytyka, to ja takiego wielkiego kryta dać nie dam rady. No ale to też wygląda dzisiaj naprawdę bardzo ciekawie. Ten trzeci berylek nam tutaj chyba ładnie podboostował statystyki, że ta paszcza Taurona padła. No zjedźmy do 25, bo coś czuję, że to może być nawet ta próba. No niestety, ale było bardzo ciekawie. Było bardzo ciekawie, bo Kusia zrobiła dwa krytyki, ale niestety później już minęła. A gdyby Kusia nie skakała, to by coś upolowała, ale niestety. Ostatnia próba na dzisiaj. Zostawimy sobie to na kiedyś indziej. No i widzicie, 320 milionów mój cios. Także no jeszcze troszkę brakuje. Myślę, że możemy sobie nawet machnąć dzisiaj pod ziemię od razu, bo lutenant poziomu wątpię, że wbije. Więc sobie to zrobimy, bo ulepszyłem trochę władcę. Więc zobaczmy od razu w podziemiach, jak my wyglądamy. 15 miejsce cały czas, no nie jest najgorzej. No i mamy jeszcze... Ale nam się ułożyło po jednym jedzonku z każdego rodzaju. Ale dzisiaj Ryczałt musi być dokarmiony. Papłomyk również musi być dokarmiony. No i delfin musi być dokarmiony. Więc dzisiaj delfinek niestety bez jednego jedzonka. Na Sir Doisa pójdziemy sobie ogniem. Mam nadzieję, że to nam się uda wygrać. Płonik 200. No ale tutaj same jedyneczki jakieś jeszcze się trafiają. No i co? Ryboga na Paladona. Dała radę. Heraldona połowę jeszcze zbiła. Rokitek myślę, że Heraldona zbije. Dało się. Oj. No to jest ciekawie. Ale Jędzownik porobił. Jednoroga skończył. Więc spoko. Jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj 4-1. Tak, 4-1, no bo przegrałem tą walkę wodą. A szkoda, bo by było bardzo pięknie. No i jutro mamy żywioł ziemi. A co oznacza, że jeśli wygramy dwie walki, to dostaniemy bonusik do Inty. I już jestem bardzo ciekawy, ile to będzie. Na ten moment możemy to rozmontować. I zobaczmy, ile mamy już podstawy inteligencji. Ponad 40 tysięcy. Więc ja jestem jak najbardziej zadowolony. Tutaj to mamy załatwione, to mamy załatwione. Gildia mamy załatwione, ABW załatwiony. Jeśli chodzi o kalendarz, dzisiaj duszę, niestety jutro jeden grzybek. Więc okej. No i ostatnia rzecz, czyli kości, może jakiś goldik. Goldikiem bym nie pogardził, ale czy dostaniemy? To jest pytanie. Jakieś klepsydry mogą być. To już nam się zwróciła gra. Ale ja chcę, proszę państwa, ja chcę dostać golda i to najlepiej. Najlepiej 5 kostek. Ale ani widu, ani słychu za tym goldem. No i może być średnio. Od dłuższego czasu nie dostałem kostek z goldem. A żeby dostać 5 kostek z goldem, no to już niepamiętne czasy tak naprawdę na tym koncie. A tutaj naprawdę dużo by zrobiło takie 5 kostek z goldem, no bo myślę, że około 20 stat. Coś koło tego bym dostał z takich 5 kostek. Taki event. No więc to by na pewno zrobiło robotę, ale niestety nie dostaliśmy tego. Ale i tak możemy być zadowoleni no, z tego, że paszcza Taurona padła. Także zobaczmy sobie jeszcze to raz. Barbar, no bardzo słabo. Tutaj Maguś, jeden krytyk. Drugi krytyk. Zobaczcie, nie dał jednego kryta.
Więc tutaj też można było to zrobić zdecydowanie lepiej. Kusia 300 milionów, ale my tu zrobiliśmy naprawdę to, co do nas należało. Minus 14 milionów, więc też tak naprawdę na styk, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ok, więc tutaj mamy załatwione. Chyba wszystko mamy tutaj załatwione na tym koncie. Więc to by było już na tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.